Servus, witam. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak wygląda tryb półautonomiczny w nowym Volkswagenie Tiguanie. Jak widzimy, autostradka. Według mnie najlepiej sobie radzi ten system właśnie na autostradzie. W mieście potrafi się gubić, ale na autostradzie to jest rewelacja, numer jeden. Tylko od czasu do czasu wyskakuje monit. Właśnie przejmij kierowanie. Musimy złapać kierownicę. Jedziemy dalej. Oczywiście utrzymywanie odpowiedniej odległości od samochodu poprzedzającego nas. I naprawdę, jeśli ktoś się zastanawia, czy dopłacić za ten system, to nie ma się co zastanawiać. Jeśli jeździcie autostrady, jakieś tam dłuższe trasy, wakacje czy coś takiego, super. Puszczamy kierownicę, oczywiście trzeba zachować zawsze odpowiednią ostrożność. No ale według mnie to jest przyszłość. Od czasu do czasu monit. Naprawdę, trzy korki, podjeżdżanie w korkach, samochód się zatrzyma, sam ruszy. Jeszcze jeśli byście się zastanawiali, czy manual, czy automat, no to to już chyba bez dwóch zdań. Jeśli ktoś nigdy nie jeździ automatem, to naprawdę nie zastanawiajcie się, bierzcie tego automata. Świat idzie tak do przodu, że niedługo wszystkie auta będą oferowane tylko w skrzyni automatycznej. Bo będzie to dla nich po prostu tańszy koszt do wyprodukowania, bo będzie masówka automatów i oni nie będą już wsadzać żadnych manuali. Tak samo jak w ciężarówkach. Znam paru ludzi, którzy wolą na przykład jeździć dużymi w manualu, bo jest im to wygodniej, nauczyli się tak wcześniej, jeździli tak kupę lat, no ale nie, szef po prostu nie kupi manuala, no bo jest większa dopłata, automat jest tańszy. Myślę, że jeszcze paręnaście lat i będziemy tak jak w Stanach Zjednoczonych, że będzie tylko 90% aut na ulicach jeździć w automacie. Także tak to wygląda, widzicie, autostrada idzie po łuku. Samochód sam kręci kierownicą. Wystarczy lekko rękę położyć na kierownicę i on już nas widzi. Taka podróż przykładowo nad morze może być w ogóle nie męcząca. Wsiadamy w samochód, tempomacik i sobie lecimy. Nie mówię, że trzeba jechać tutaj 120, tak jak ja to mam, no bo jest to po prostu ustawione tak dla potrzeb filmu, żeby było w miarę bezpiecznie. No ale ustawimy sobie jakąś tam komfortową prędkość i możemy fajnie sobie zajechać nad morze czy w góry.
już większość producentów ma taki system. Jeździłem również BMW serii 5, serii 3 najnowszymi modelami. Też to bardzo fajnie chodzi. Wiadomo, trzeba od czasu do czasu przejąć kierowanie. To nie jest Tesla, ale nie zastanawiajcie się. Dopłaćcie albo bierzcie jakiegoś gotowca z placu, który ma już to wszystko i cieszcie się naprawdę jazdą. Pozdrawiam, życzę jeszcze wszystkim szczęśliwego nowego roku i samych sukcesów.